Spotkanie z wierszami Louise Glück, amerykańskiej poetki, laureatki literackiego Nobla z roku 2020. Wkrótce ukazuje się jej tom Dziki Irys. Wiersze przełożyła Krystyna Dąbrowska. I to ona przybliża Państwu ten tom i czyta wybrane wiersze Louise Glück. To jest książka autobiograficzna, chociaż trudno ją w ten sposób rozpatrywać, bo tutaj są te kwiaty i ten cały świat biologii na pierwszym planie, ale w ogrodzie pracuje poetka. No można ją spokojnie uznać za alter ego Louise Glück. Szczególnie, że pojawiają się też postaci jej mąż John, to znaczy mąż i tej bohaterki wierszy i też po prostu ówcześnie mąż Louise Glück i syn Noach, też syn Louise Glück, więc można powiedzieć, że ta rodzina, która się w tym ogrodzie pojawia, no to jest rodzina poetki. Też nie jest żadną tajemnicą, że Louise Glück pasjonowała się ogrodnictwem. Zresztą sama tutaj doświadczyłam, o czym piszę w posłowiu. Zetknęłam się z tą pasją ogrodniczą Louise Glück. Więc w tym sensie rzeczywiście no to jest tomik, który wyrasta i z jej pasji osobistych, i z jej życia. No ale on jest tak zbudowany, że to akurat nie jest to najważniejsze. Tak jak w Araracie jest, to tu nie. Piosenka. Jak serce pod ochroną, krwisto-czerwony kwiat dzikiej róży zaczyna otwierać się na najniższej gałązce, podtrzymywany przez splątaną sieć dużego krzewu. Odcina się od ciemności, która jest stałym tłem serca, podczas gdy kwiaty wyżej zwiędły lub zgniły. Trwanie mimo przeciwności jedynie pogłębia jego kolor. Ale John się nie zgadza. Uważa, że gdyby to nie był wiersz, tylko prawdziwy ogród, to czerwona róża nie musiałaby niczego przypominać, ani innego kwiatu, ani cienistego serca, pulsując na poziomie ziemi, na wpół rdzawa, na wpół pąsowa. Niebo i ziemia. Gdzie jedno dobiega kresu, zaczyna się drugie. Na górze pasmo błękitu. Poniżej smuga zieleni i złota, zieleni i głębokiego różu. John stoi na horyzoncie. Chce obydwu naraz, chce wszystkiego naraz. Skrajności są łatwe. Tylko środek jest zagadką. Letnie przesilenie. Wszystko jest możliwe. Czyli nigdy więcej życie się nie skończy. Jak mogą zostawić męża, gdy stoi w ogrodzie, marząc o czymś takim, z grabiami w garści, triumfalnie szykując się, aby ogłosić to odkrycie, a ogień letniego słońca naprawdę gra na zwłokę, całkowicie objęty przez płonące klony na granicy ogrodu. Ogród. Nie mogłabym znów tego robić. Ledwo mogę na to patrzeć. W ogrodzie, w lekkim deszczu, para młodych sadzi groszek wrzątku. Jakby nikt tego wcześniej nie robił. Jakby nigdy nie napotykano i nie rozwiązywano wielkich trudności. Nie widzą samych siebie w świeżo rozgrzebanej ziemi, jak zaczynają bez perspektyw, wzgórza za nimi bladozielone w mgiełce kwiatów. Ona chce przerwać. On chce doprowadzić rzecz do końca. Spójrz na nią, jak dotyka jego policzka, aby zawrzeć rozejm. Palce ma chłodne od wiosennego deszczu. W wątłej trawie eksplozje fioletowych krokusów. Nawet tutaj, nawet na początku miłości, jej ręka, odrywając się od jego twarzy, kreśli obraz odejścia, a oni myślą, że mają prawo nie dostrzegać tego smutku.